Już 30 września na ulicy Bernardyńskiej 3 odbędzie się pierwszy zjazd diecezjalnej szkoły animatora. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy przeżyli rekolekcję drugiego stopnia Oazy Nowego Życia i chcieliby w przyszłości podjąć posługę animatora. Zapisy na szkołę odbywają się poprzez wypełnienie formularza, do którego link znajduje się w opisie. W tym roku znajdziecie tam dodatkową prośbę o załączenie swojego aktualnego zdjęcia i napisanie kilku słów o tym, dlaczego chcecie podjąć naukę w szkole animatora i czego od niej oczekujecie. Możecie zastanawiać się, po co to wszystko. Już teraz chcemy Was lepiej poznać i wyjść naprzeciw Waszym potrzebom. Bo nie jest łatwo spędzić 3 lata z kimś, kogo się nie zna. Jak to 3 lata? To zadzwoń do księdza. Bo ja mam pytanie, jak to jest z tą szkołą animatora? Ona trwa w końcu 2 czy 3 lata? Pierwszy rok zostaje normalnie i wtedy jedzie się na koda. Drugi rok zostaje normalnie i ten trzeci rok, który jest czasem performacji permanentnej po trzecim stopniu, który jest czasem dojrzewania decyzji do stowarzyszenia, dojrzewania decyzji do diakonii. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy to prawda, że od tego roku to podobno ksiądz decyduje, gdzie dany animator pojedzie na rekolekcję? Nie, nieprawda. Dobrze, to bardzo dziękuję za udzielone informacje. Z Bogiem. No, z Bogiem, tak. Podsumowując, zajęcia na szkole animatora trwają 2 lata, a trzeci rok służy dokończeniu formacji podstawowej i utwierdzeniu się w decyzji podjęcia diakonii. Więcej informacji znajdziecie w zasadach szkoły animatora, dostępnych pod linkiem gdzieś obok. Nawiązując do drugiego mitu, nieprawdą jest to, że od tego roku ksiądz moderator odgórnie decyduje, gdzie posłać danego animatora. W razie potrzeby może jedynie zwrócić się z prośbą o zmianę turnusu, tak jak to było do tej pory. Do zobaczenia!